ponieważ zamiast na spotkaniu znalazłem się w szpitalu. I gdy ukończyłem 85 lat, postanowiłem spisać swoje główne wojenne przeżycia, a jednocześnie zaprezentować ciekawe osoby, które na swojej długiej drodze życia napotkałem. Ta książeczka powstała dla mnie jako pamiętnik, ale gdy się jej bliżej przyjrzałem, stwierdziłem, że zawiera zbyt wiele szczegółów. Co prawda mówię o pierwszej wersji książki, a nie o tej, którą prezentuję dzisiaj. Owocem tej książki było jednak poprzedni. Było odnalezienie grobu Dagny Juel Przybyszewskiej w Tbilisi. A skutkiem tego odnalezienia była wizyta norweskiego ambasadora w Tbilisi i przeniesienie grobu Dagny z peryferium cmentarza tbilisiego do środkowej części cmentarza. Ale postanowiłem w drugiej książeczce, tej, którą prezentuję w tej chwili, ograniczyć tematykę wspomnień do naszego zesłania do Kazachstanu w latach 1940-46. A tytuł książki jest cytatem, dosłownym cytatem rozkazu oficera NKWD podczas naszego aresztowania we Lwowie w 1940 roku. Na to zdanie oficera "zbierajcie się, pojedziecie", moja mama zapytała: "Dokąd?" Oficer bez najmniejszego namysłu cynicznie odpowiedział: "Do waszego męża". Tymczasem ojciec był w tym czasie, dokładnie jak nas aresztowano, transportowany na miejsce kaźni do Charkowa. To jest właśnie cynizm sowiecki. W niniejszej książeczce staram się zarysować i wyszukać i objąć Polaków na zesłaniu, ale również eksponować kunktatorstwo zachodnich aliantów, którzy po ataku Niemiec na Związek Sowiecki 20 czerwca 1941 roku chętnie zgodzili się na obciążenie swojego sowieckiego sojusznika ofiarami wojny militarnej, sami bardzo efektywnie oszczędzając swoich sił, swoich ludzi. Czytelnik dowie się również o ciekawych ludziach wśród sowieckiego społeczeństwa, co wskutek niezbyt dobrych doświadczeń z Armią Czerwoną, zwłaszcza na terenach zajmowanych przez tą armię w 1945 roku, nie jest dobrze widziane i jest dość wypaczone. Wszystkie te uwagi i wiele innych jeszcze miałem Państwu przekazać osobiście, ale konieczność nagłego pobytu w szpitalu niestety przekreśliła moje zamiary, za co Państwa bardzo serdecznie przepraszam. Jeszcze o książce powiem jedno, że książkę wydałem na swój własny koszt, ale i proponuję tutaj, żeby ją rozprowadzić po jakiejś tam cenie uzgodnionej. I dochód z całej tej książki będzie przekazany na hospicjum dla dzieci dotkniętych cukrzycą pierwszego stopnia. To dziękuję. Dziękuję, to tyle. Brawo. No, na pewno profesor by...